Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Czas to Pieniądz, czyli kanale, na którym uczę szeroko pojętego zarabiania w internecie nie tylko. I w dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak szybko będziecie mogli zarobić pieniądze będąc nastolatkiem, czyli to jest skierowane głównie dla młodych osób, ale nie tylko, bo tutaj każdy może sobie z czegoś takiego skorzystać. I teraz do rzeczy. Jeśli chodzi o mój kanał, no to jak ktoś z Was ogląda mnie po raz pierwszy, no to ja tutaj generalnie już od trzech lat pokazuję różne sposoby na Zarobek w internecie. Ogólnie zarabianiem w internecie zajmuję się już od 6 lat, więc myślę, że troszeczkę tej wiedzy mam. I teraz wiem, że bardzo dużo osób tak samo chciałoby jak najszybciej tutaj zarabiać pieniądze, żeby najlepiej od razu po obejrzeniu tego filmiku mogli mieć kilkaset albo kilkaset tysięcy nawet złotych na koncie. Jednak, no oczywiście tak to nie wygląda, chociaż też są takie dosyć Proste sposoby na zarobek w internecie, gdzie tutaj bez jakiegoś specjalnego doświadczenia już jesteśmy w stanie sobie tutaj coś akurat sobie zarobić, ale to też ma swoje wady, jak i zalety. Ogólnie tutaj, ja od razu mogę Was w sumie przekierować do spisu aktualnych takich prostych sposobów na zarobek w internecie, który po prostu jest dostępny dla Was w opisie tego filmiku i co ogólnie dobra wiadomość jest taka że jeśli ktoś z Was jeszcze jest tym nastolatkiem, ale już w tym wieku skończonych 18-19 lat no bo to też się zalicza pod nastolatka to ma łatwiej, ponieważ są różne promocje, na których macie no, gwarantowaną możliwość zdobywania po kilkaset nawet złotych i tutaj przykładowo taką dosyć ciekawą promocją, która od dłuższego czasu była dostępna właśnie też dla akurat osób młodych było to, no cały czas jest taka opcja akurat jeszcze dwa dni jest dostępna możliwość zdobycia przykładowo 300 zł od banku PKO. I tak jak widzicie, ta promocja kończy się 9 stycznia, czyli no dosłownie za dwa dni. Tak samo są tutaj inne różne promocje banków, i takie promocje, banków szczególnie są bardzo płacalne, więc jak ktoś chce się z tym zapoznać, no to może sobie zobaczyć te takie filmiki, o których tutaj wam wspominałem, jak działa konkretnie ta promocja. Też pokazywałem wam tutaj w sumie te opisy. Tych promocji, więc ktoś łatwo może sobie ogarnąć, na czym to wszystko polega. To jest taka podstawa, bo akurat osoby pełnoletnie, które jeszcze też są teoretycznie nastolatkami mają takie fajne możliwości, bo i tak poza bankowymi takimi aplikacjami są różne fintechy, które też oferują nam przykładowo jakieś tam kilka set albo kilka złotych za samą rejestrację, za skorzystanie z różnych tych aplikacji. Więc tak to mniej więcej wygląda. I tutaj jeśli chodzi o takie nastawienie się, że w krótkim czasie zdobędziecie 300. 400-500 zł właśnie nawet za jakąś prostą rejestrację. No będąc osobom niepełnoletnim, to raczej tak tutaj nie należy się do tego nastawiać, a osoby, które już są pełnoletnie i też chcą tylko skorzystać z tej promocji jakiejś bankowej, zarobić kasę, a potem nawet usunąć konto, nikt tego nam nie zabrania no to jakby mają taką lepszą opcję. Ale co z takimi osobami młodszymi, które też chciałyby sobie tam kilka groszy zarobić sobie przez ten internet? Też jest taka możliwość i teraz pokrótce Wam przedstawię według mnie takie jedne z lepszych sposobów, które oczywiście są proste. Na nich nie zarobicie kilkuset tysięcy, tak jak mówiłem złotych miesięcznie, ale na taki start myślę, że też żeby sobie coś dorobić to myślę, że to jest taka ciekawa opcja. I teraz tak, jeśli chodzi o możliwość pasywnego zarabiania, czyli zarabiania na nic nie robieniu. Też mamy taką możliwość. Tutaj chodzi o to, że głównie po prostu takie najlepsze aplikacje to są takie związane z udostępnieniem naszego nieużywanego internetu. No i tutaj jakby jest kilka takich aplikacji, bodajże cztery, więc też zapraszam Was do zobaczenia tego filmiku. Na tej stronie, na której się najwięcej zarabia, to no, ją najbardziej polecam mimo wszystko, ponieważ ja mam też ją odpaloną regularnie i tutaj no, myślę, że dosyć ciekawe pieniądze tutaj wyciągam w porównaniu do innych, chociaż ja i tak też mam te cztery programy zainstalowane na moim takim drugim komputerze, które sobie tutaj właśnie nadal korzystają z tego naszego nieużywanego internetu. No i też tam jakiś dodatkowy zarobek zawsze wpada. Teraz tak, jeśli chodzi o ankiety. Ankiety według mnie są na trzecim miejscu, jeśli chodzi o możliwość zarabiania właśnie przez internet, z tego względu, że tutaj też, mimo wszystko, jest taka sytuacja, że no też czasami możemy wypełniać jakąś ankietę przez dłuższy czas, a potem się okaże, że nie jesteśmy kwalifikującymi się użytkownikami i nie dostaniemy za to tych punktów, które się wymienia na nagrody, przez co też nic nie zarabiamy, chociaż też są stronki, które nawet jak tutaj się nie kwalifikujemy do takiej ankiety, dają nam jakieś takie punkty pocieszenia, więc tutaj też pokazywałem w sumie w tym zestawieniu strony takie po polsku, jak i po angielsku, na których też no, regularnie możemy sobie zarabiać, a niektóre też oferują jakieś tam pieniądze na start, przykładowo te około 5 zł. Czasami tak się zdarza. Teraz tak, są proste zadania, które według mnie są lepsze, bo to są takie rzeczy jak przykładowo pobranie jakiejś gry na telefon, za to możemy sobie dostać więcej punktów. Tutaj ogólnie ja zazwyczaj właśnie polecam wam tą stronkę, mogę też ją pokazać, ponieważ no w tym odcinku nie będę mógł każdego sposobu pokazać wam dosłownie co i jak tutaj na czym to polega, ale tutaj jak widzicie są różne możliwości, nawet można zdobyć 10 dolarów, jest to około pewnie 45-46 zł. Nawet są gry, na których można zdobyć 35 dolarów, a to już jest ponad 100 zł. Wystarczy zazwyczaj po prostu za pomocą takiego specjalnego linku przekierowującego, pobrać taką aplikację na telefon, wbić konkretny poziom w przeciągu. Tutaj akurat jest te 14 dni, i można sobie tyle tych pieniędzy zarobić. Z tej strony ja tutaj też regularnie korzystałem kiedyś na początku swojej drogi zarabiania w internecie, i też mimo wszystko tutaj się dużo nie zmieniło, jeśli chodzi o możliwości zarabiania. Też tutaj jest więcej tych oferoli, które tutaj oferują taką możliwość. Więc też dla osób młodych, które mają czas, chcą sobie tutaj wykonywać różne zadania, bo tutaj na tej stronie nie tylko są gry, w sensie do różnego tam pogrania, żeby zarobić na tym kasę, też są jakieś tam ankiety. Więc też mogę sobie teoretycznie w nie wejść i zobaczcie, że tutaj są nawet po $60 za ankietę. No ale tak jak mówiłem, tutaj czasami też nie możemy się nie kwalifikować do tej ankiety i też tutaj akurat te ankiety są po angielsku. Dobra, przechodząc dalej tutaj. Jeśli chodzi o możliwości zarabiania, to tak samo są różne kraniki kryptowalut, to są takie stronki, gdzie właśnie za jakieś takie malutkie zadania, typu obejrzenie sobie reklamy czy coś, dostajemy tam jakąś część tej kryptowaluty. I tutaj przykładowo ja też korzystam sobie nawet z takiego można to powiedzieć symulatora kopania kryptowalut. Dokładniej to tutaj akurat już to gra tylko mój taki młodszy kuzyn. No, i tutaj jak zobaczcie, teraz jestem na tym swoim koncie. Ja po prostu to konto oddałem temu mojemu kuzynowi. Tutaj, akurat na tej przeglądarce się nie zawadają te moje koparki, dlatego muszę wejść akurat z poziomu innej przeglądarki. Pamiętam, że też w sumie, chyba przedwczoraj, wysyłałem sobie, wypłacałem w sumie z tej stronki. Dobra, gdzie są tutaj te wypłaty? Oczywiście na portfel tego mojego kuzyna, żeby nie było. To była kryptowaluta Ethereum, i tutaj jeśli chodzi o historię wypłat, to widzicie, że no na ten moment, na moment nagrywania tego odcinka 0,01 Ethereum jest warte około 12 dolarów, czyli tak plus minus około 50 zł z tej stronki można było wyciągnąć. Czyli ogólnie tutaj chciałbym Wam tylko powiedzieć, że w tym zestawieniu takich sprawdzonych stronek na zarabianie w internecie są tutaj takie, które nadal wypłacają jeśli ktoś jest zainteresowany takim dodatkowym zarobkiem, to warto sobie tutaj poglądać, ponieważ ja też nie jestem w stanie teraz wam wszystkiego tak krok po kroku wytłumaczyć, tym bardziej, że są tutaj takie filmy, gdzie ja dokładnie tłumaczę na czym polegają te aplikacje. No tak samo są tutaj dostępne takie opcje zarabiania właśnie na telefonie, chociaż tutaj według mnie nie ma aż takich ciekawych akurat możliwości, w sensie więcej się zarobi ogólnie korzystając właśnie z takich stronek, jak ten akurat. Dochód pasywny, czyli tutaj udostępnianie swego nieużywanego internetu, bo my nie wkładamy w to żadnej pracy. Potem właśnie takie proste zadania typu korzystanie z jakichś aplikacji, pobieranie ich, no i ogólne ich testowanie, tak to można w sumie nazwać. Potem są ankiety, kraniki kryptowalu to też to raczej trzeba brać pod ten aspekt taki dodatkowy, na równi z tymi w sumie stronkami na jakieś tam zadania właśnie do zrobienia. No i tak to mniej więcej wygląda, dodatkową opcją są jakieś tam różne cashbacki, tutaj też ja pokazywałem Wam czasami, że można sobie też przy okazji na zakupach zaszczędzić, chociaż to też nie jest takie typowe zarabianie ogólnie, a w innych sposobach to zobaczymy co ja tutaj dałem no są tutaj możliwości właśnie klikania w reklamy i tak dalej, ale to też tak jak mówiłem są to raczej takie dodatkowe sposoby, na których można zarabiać no kilkaset złotych w miesiącu, jeśli naprawdę dużo czasu na to poświęcamy. Czyli podsumowując ogólnie jeśli ktoś chce szybko w prosty sposób zarobić pieniądze właśnie w takim nastoletnim wieku najlepiej mają osoby, które już ukończyło 18 lat, ponieważ one mogą brać udział właśnie w takich promocjach bankowych, tym bardziej tutaj ja na przykład pokazywałem jak to wygląda że, jeśli ktoś z Was właśnie mając 18 lat na tym filmiku, dokładnie ja tylko zobaczy, wyciszę sobie tutaj akurat mój komputer, to może sobie właśnie skorzystając z tych wszystkich promocji, nawet zarobić sobie gwarantowane 2000 zł, co też myślę, że jest dosyć ciekawą sytuacją. Jednak tak jak mówiłem, osoby no, młodsze niestety nie mogą brać w takich promocjach fintechów i w sumie banków, takich właśnie stron, które akurat obsługują płatności i też zachęcają swoich użytkowników w tym, że jeśli przetestujecie ich tam program, jakiś produkt, no to też dostaniecie kaszę na start, ale też nie chciałbym, żeby tutaj pod koniec tego filmiku wy, no, akurat osoby młodsze były takie zniesmaczone, ponieważ i tak takie proste zarabianie w internecie i szybkie, no, myślę, że mija się z celem. Ogólnie, tutaj chciałbym wam powiedzieć, że lepiej jest pomyśleć tak że nie chcemy szybko zarobić, chcemy zarabiać dużo i w jakimś tam dłuższym terminie czasowym. I tutaj ja polecam Wam, szczególnie osobom młodszym, żeby się skupili na tworzeniu jakiejś tam swojej grupy takich stałych odbiorców. Tutaj szczególnie chodzi o to, że możecie, nie wiem, tworzyć sobie konto na TikToku, tworzyć akurat jakąś stronę internetową, to tutaj tak ładnie pokazywałem, albo nawet swój kanał na YouTubie. Jakieś takie miejsce, gdzie jesteście w stanie tworzyć content, bo tutaj głównie się... Opiera na tworzeniu kontentu. Jeśli wy tworzycie coś wartościowego, to też jesteście w stanie sobie na tym zarobić. Ja osobiście tutaj zawsze polecam Wam akurat tworzenie kanału na YouTubie. No, jestem też do tego przyzwyczajony i to akurat uważam za najlepszą opcję z tego względu, że też można zarabiać na reklamach, na współpracach, na marketingu afiliacyjnym, na właśnie dużej ilości takich dodatkowych rzeczy. Aczkolwiek to też można łączyć z TikTokiem, chociaż tam nie ma takiego głównego zarobienia na reklamy, ale też no właśnie możecie polecać jakieś tam rzeczy, możecie no, po prostu stworzyć sobie jaką. Jakąś tam grupę zaufanych odbiorców, którym będziecie pomagać ogólnie w rozwiązywaniu jakiegoś problemu. Tutaj nie chodzi mi o to, że no, w przypadku zarabiania na YouTubie, na TikToku czy gdziekolwiek indziej, wy musicie, nie wiem, stworzyć sobie drugą ekipę Freeza, chociaż na tym też pewnie można dużo zarobić, być jakimś takim YouTuberem, który nagrywa co chwilę challenge. Ale tak samo tutaj właśnie jakieś takie filmy ciekawostkowe, jakieś tam poradniki dotyczące jakiejś niszy są też dosyć ciekawe, ponieważ tutaj możecie rozwijać swoje grupę odbiorców i też po prostu przykładowo, uznajmy, że naszym zainteresowaniem będą samochody. W tym wypadku ja mogę nagrywać właśnie filmy na temat różnych samochodów, różnych części, przykładowo bardziej się interesuje nawet detailingiem, czyli tutaj właśnie myciem samochodów i tak dalej. Mogę tutaj właśnie pokazywać. Jakie produkty są dobre do mycia auta, mogę właśnie też nagrywać taki content bardziej samochodowy. I potem ludzie, którzy będą mi ufali, ponieważ posiadam jakąś wiedzę, będą oczywiście mogli oglądać moje filmy przykładowo na YouTube. Dzięki temu ja będę dostał kasę za reklamę. Mogę też. Poniekąd tutaj rozszerzyć swoją opcję zarabiania poprzez marketing afiliacyjny, tutaj to też warto się dowiedzieć na tym kanale dokładnie tłumaczy na czym to polega. I ja też polecając na przykład jakieś tam produkty innych osób, będę miał za to prowizję. Dodatkowo mogę też nawet stworzyć swój własny sklep internetowy potem po jakimś czasie, bo ogólnie no tutaj widzów się zdobywa myślę, że też latami. A tutaj, jeśli ktoś jest nastolatkiem, to spokojnie, nawet już do tego 18 roku życia, jest w stanie tutaj sobie jakąś rzeszę odbiorców właśnie rozwinąć. No i wtedy nawet można pomyśleć nad swoim własnym sklepem internetowym. A tutaj, już taki swój własny, taki internetowy biznes będzie w dłuższym terminie bardziej opłacalny niż takie jednorazowe zarabianie konkretnych kwot właśnie na jakichś tam promocjach, czy na jakichś stronkach do zarabiania w internecie. Chociaż też polecam to ludziom na początku, którzy raczej no, nie chcą głównie się skupić na jakimś takim swoim własnym biznesie, a też po prostu sobie dorobić do jakiejś wypłaty, do kieszonkowego tym bardziej to miał być właśnie taki filmik dla nastolatków, więc jak ktoś chciałby sobie nawet jakieś takie dodatkowe pieniądze zarobić na jakieś takie swoje codzienne wydatki no to polecam się zapoznać z tą listą właśnie tych wszystkich sprawdzonych sposobów na zarobek w internecie, tym bardziej jeśli ktoś z Was no właśnie już jest jeszcze tym nastolatkiem, a już dorosłym, no to może sobie no, stosunkowo też więcej zarobić już na start właśnie korzystając z różnych tych promocji takich akurat firmy finansowych no, ale tutaj jedno dokładnie wam wytłumaczyłem, więc myślę, że wszyscy tutaj zrozumieliście o co chodzi. No i w tym odcinku to byłoby na tle. Na sam koniec tak samo zapraszam Was do dołączenia na serwer Discog, na którym wszystkie nowe sposoby na zarobek w internecie pokazuję wam zawsze jako pierwszym. No i to byłoby na tle. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!